Wiese. Tutaj na was wszystkich to Szybawice. I ogarnę jakoś tak średnią wiekową. Ej, bez kargule to 60. Kargul z bratą 60. Słuchajcie, nie wygląda to jakoś zajebiście. W wielu miastach ludzie zdecydowali, że będą robili koncerty, gdzie wjazd dla poniżej 18 lat będzie za frytką. No można się nad tym zastanowić, ja mam jakieś swoje przemyślenia. Koniec końców sam zrobiłem koncert, gdzie młodzież gimnazjalna mogła przyjść za frytką. Wiecie ile przyszło? Zero. 100 osób na koncercie było, zero z tych, co przyszli za frytką. Jak ja wchodziłem w scenę hardcore, to nie było jakoś nagadane, nie? 16 lat, jakieś na pierwsze koncerty. Ile kilo temu? Tu z Karolem, do Świdnicy, żeby wyjeżdżali do Wrocławia choćby. Ile ważyłeś? 60 kilo. 20 więcej. No! Nieważne. Kurwa! Nikt nam nie proponował, że my jedziemy na koncert za frytką. Nie było takiej opcji. My też tego hajsu nie mieliśmy, jeździliśmy na stopach. Ale to było nas też naprawdę kurwa zajebistego. Ja dodałem właśnie hajs, ale to nie o tym nie mówię, słuchajcie. Słuchaj, ja wiem, że ty jesteś szefem, ale zamknij ryj. O, słuchajcie. Ja wszystko widzę. O, Darek przyszedł. O, Darek! 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 Oj, oj. Młodzież. Tak jest za frytką, tak. Młodzież nie przychodzi na koncerty i tu, no tu jest, nie wiem, czy to jest problem. Niektórzy mówią, że scena hardcore nie ma jej zbyt wiele do zaoferowania. W mojej opinii jest wręcz przeciwnie i obecnej młodzieży scena hardcore ma zbyt wiele do zainteresowania. W tym momencie młodzież idzie na fizę. Po jednej stronie jest bonus RPK, po drugiej stronie jest deathcore. Las jest gdzieś po środku. Ale tego nikt nie kupuje, słuchajcie. Młodzież idzie po najmniejszej linii oporu. Facebook, Twitter, czyli wklejasz obrazek, wszyscy się jarają. Twitter jedno zdanie, które trzeba ogarnąć. A tu wychodzi jakiś chuj jak ja i pierdoli pół godziny. Jak mają żyć, co mają robić, co mają jeść. A ich to kurwa nie interesuje. Moje zdanie jest takie. Wartości, które tu mamy, to jest chuj. To nie jest portal randkowy, kurwa. Kurwa, czy ktoś tam, czy ktoś jest kurwa, to jest kurwa prawda. To jest wciąż za dużo dla tej młodzieży, jak nie chcą przychodzić. Czekamy na lepsze czasy. Z otwartymi ramionami. Póki jest fakir i Kargul i Alex ze Spread Times i jeszcze kilku, to nigdy nie umrze, to będzie zajebiście. Brawo. Thank you.
Kaczyński. Chyba. Ale ważne. Słuchajcie, w pewnym momencie w życiu każdy człowiek zdaje sobie sprawę z pewnej rzeczy, że kiedyś umrze. Ja mam taką sprawę, bo dziadkowie umarli, dziecko się urodziło, czyli to jest jakiś taki moment, kiedy człowiek zaczyna. Tak, i jak, tak już, kurwa, definicja, i jak. To jest taki moment, kiedy człowiek zaczyna się zastanawiać właśnie nad tym wszystkim i dochodzisz do takiego wniosku, że życie jest cholernie krótkie. Ja już z wami wyruchałem, można powiedzieć, w każdym razie. Mam malutką córeczkę i każdego dnia obserwuję, jak wielką miłość ona otrzymuje od nas, od moich rodziców, od rodziny i w sumie od ogóle świata. Nie? Z drugiej strony mam dziadka, który jest samy palec, siedzi w chałupie w Wałbrzychu. To już mówi wszystko. Bracie jest syn. Nie jest po prostu kurwa. No przyjeżdża tam co tydzień, co dwa. No i jest ogólnie przykro strasznie, nie? Wiem, że różnie bywa między rodzicami, między dziadkami, ale słuchajcie, życie jest naprawdę cholernie krótkie. Nie marnujmy go na jakieś kwasy w rodzinach, gdzieś po prostu w swoim najbliższym otoczeniu. Kochajmy się, kochajmy swoich rodziców. Nigdy nie pozwolę na to, żeby moi rodzice byli na starość w takiej sytuacji, na przykład jak mój dziadek. Po to jestem, żeby się nimi na starość zająć, tak jak oni się na wazanie rekomendują. Pamiętajcie? Słucham? Słuchajcie, naprawdę, to jest sprawa fundamentalna. Jedno życie, jedna szansa. Zróbmy to dobrze. Pierwszy koncert gra z nami nowy perkusista Paweł. Miejmy nadzieję, że zostanie na dłużej. Poprzedni kawałek idzie dla dwóch poprzednich perkusistów. Znowu. Dla polskiego do Szymona, który nie ma. Thank you.
Dziękuję.